Trzy kobiety. Pierogi z muchomorami, zaginiony radca prawny, toksyczna rodzina, fałszywi przyjaciele, arabscy szejkowie, islamscy terroryści. Takiej zbrodni prowincjonalnej jeszcze nie było. Zapraszam. Zanim przejdę do dzisiejszej historii, która jest naprawdę fascynująca i daje dużo do myślenia, pozwólcie mi na małą autoreklamę. Ci z Was, którzy obserwują mnie na Instagramie i Facebooku, mogli już widzieć, bo wrzucałam informacje na stories, ale wiem, że słucha mnie Was znacznie więcej niż obserwuję w mediach społecznościowych, także chciałam Wam powiedzieć jeszcze tutaj z tego miejsca, że uruchomiłam na Spotify możliwość płatnej subskrypcji. Od razu mówię, że wszystko to, co do tej pory było za darmo, dalej będzie za darmo. Kolejne odcinki, które się będą pojawiały, te regularne, nie będą płatne, także niczego nie tracicie. Ta subskrypcja kosztuje 9,99 i w ramach tej opłaty możecie słuchać Zbrodni Prowincjonalnych bez reklam na Spotify, a ja dodatkowo dorzucam Wam dostęp do archiwum moich bonusowych treści z poprzednich lat. Docelowo będzie tam całe to archiwum, do którego mają teraz dostęp patroni z Patronite, czyli 28 bonusowych odcinków. Część z nich była już dostępna dla wszystkich rok temu przez chyba 3 tygodnie na YouTubie, kiedy zrezygnowałam z tej opcji YouTubeowego wspierania. Także mówię od razu, żebyście nie mieli potem pretensji, że już tego słuchaliście. Zrobiłam też listę wszystkich bonusowych treści na stronie na wypadek, gdyby ktoś chciał sprawdzić, czego słuchał, czego nie i czy w ogóle go to interesuje. Także link do tej listy zostawię w opisie. To jest archiwum z lat 2021 i 2022. Nie są to nowe bonusowe odcinki. Na Spotify jest teraz dostępnych 7 z nich i w każdy weekend będą wpadały 2 kolejne, także jakoś na początku kwietnia to archiwum już będzie kompletne na Spotify'u. Nie chcę wrzucać wszystkich naraz, żeby też nie zapchać całej tej widocznej playlisty samymi płatnymi treściami, także będę to jakoś tak mieszać. A jeśli chcielibyście mieć dostęp do wszystkich 28 bonusowych odcinków naraz, to możecie też wybrać opcję wspierania na Patronite i już w najniższym progu, czyli za 5 zł miesięcznie, macie dostęp do wszystkich 28 archiwalnych odcinków bonusowych, tylko tam trzeba je sobie ściągnąć na własne urządzenie, nie ma odtwarzacza online. Patronite nadal zostaje, nie rezygnuję z niego, a dla tych, którzy korzystają ze Spotify i chcieliby dorzucić się do mojego wynagrodzenia, a z różnych powodów nie chcą tego robić na Patronite, jest teraz taka opcja płatnej subskrypcji na Spotify i też linkuję ją w opisie. A dla tych, którzy nie chcą, nie mogą, nic się nie zmienia i odcinki nadal będą dostępne tak jak do tej pory, także spokojnie, wiem, że niektórzy alergicznie reagują na wszelkie informacje o tym, że twórcy internetowi w ogóle cokolwiek zarabiają na swojej pracy. Jeśli należycie do takich osób, to oczywiście macie do tego prawo, ale powstrzymajcie się może od hejterskich komentarzy, bo one naprawdę niczego nie wnoszą i też nie wpływają na moje decyzje, także weźcie 2 głębokie oddechy i sobie darujcie. To już koniec ogłoszeń prowincjonalnych, dziękuję za cierpliwość. No i przejdźmy do właściwego odcinka. Sprawa jest naprawdę zaskakująca, złożona, dlatego też ten odcinek będzie dość długi. To taka, można powiedzieć, źle pojęta idea girl power, czy też mówiąc po naszemu kobiecej solidarności, która doprowadziła do śmierci. Momentami brzmi to jak scenariusz komedii kryminalnej, choć to, co na ekranie może być śmieszne i groteskowe, w prawdziwym życiu zwykle wygląda znacznie mniej atrakcyjnie. I ta sprawa dla osób, które były w nią zaangażowane, na pewno zabawna nie była. Były już inne podcasty o tej sprawie, więc możecie ją znać. Też swojego czasu było o niej dość głośno. Jak o niej będziecie czytać i słuchać, to znajdziecie mnóstwo różnych imion uczestników tych zdarzeń. W różnych publikacjach te imiona były zmieniane. Ja się będę trzymać jednej wersji, może prawdziwej, może nie, ale nie dziwcie się, jeśli w źródłach zobaczycie zupełnie inne imiona. Mam nadzieję, że nawet jeśli tę historię znacie, to chętnie ją sobie przypomnicie. Ja nie słuchałam podcastów o tej zbrodni, żeby się nie zasugerować czymś i opowiedzieć to wszystko po swojemu. A skoro po mojemu,
No to zaczniemy tradycyjnie od cofnięcia się w czasie do roku 2000. Początek roku 2000 był trochę rozczarowujący, bo nie wydarzył się żaden z tych katastroficznych scenariuszy, którymi straszono nas przez poprzedni rok. Pluskwa milenijna nie zaatakowała, nie nastał chaos, a przynajmniej nie większy niż zwykle, nie padły systemy, elektrownie itd. Świat w roku 2000 okazał się nie różnić specjalnie od świata w roku 1999. Prezydentem Polski dalej jest Aleksander Kwaśniewski, w Polsce zostają wprowadzone nowe tablice rejestracyjne, takie z jakimi do dziś jeździmy, białe, zamiast tych starych czarnych. Uruchomiony zostaje pierwszy polski komunikator internetowy Gadu Gadu. W telewizji lecą pierwsze odcinki Pokemonów. Andrzej Wajda dostaje Oscara za całokształt twórczości. W kinach polska komedia romantyczna Zakochani. I film Chłopaki nie płaczą. Rozpoczyna nadawanie stacja muzyczna Viva Polska. Jak ktoś jest z mojego pokolenia, to pamięta, że był taki czas, że większość nastolatków zaraz po powrocie ze szkoły włączała telewizor i właśnie nastawiała Vivę albo MTV, żeby tak leciało w tle. No i tak to się żyło w roku 2000. W Chrzanowie w Małopolsce życie płynęło raczej sennie i spokojnie. Chrzanów to miasto, w którym żyje dzisiaj około 36 tysięcy mieszkańców. Jest to jedno z tych niewielkich polskich miasteczek, w których nie dzieje się za dużo. Jako że niedaleko jest Kraków, to wielu młodych ludzi ucieka po szkole właśnie tam. W ciągu ostatnich 20 lat populacja Chrzanowa zmalała o 12%, średni wiek mieszkańców wzrósł, a przyrost naturalny zmalał. Nic dziwnego, miasto nie może zaoferować zbyt dużych możliwości zatrudnienia i rozwoju. Bezrobocie obecnie wynosi tu 7,5% i jest zauważalnie wyższe od średniej krajowej, a na początku tego stulecia, w czasach, o których dziś mówimy, bezrobocie w Chrzanowie wynosiło około 20%. I ta sytuacja ekonomiczna nie pozostawała bez wpływu na to, jak potoczyły się losy naszych dzisiejszych niebohaterek. Również przestępczość w Chrzanowie jest dość duża. Obecnie współczynnik przestępczości to 22, podczas gdy średnia krajowa wynosi 21 i powyżej średniej jest tu też liczba tych najcięższych przestępstw, czyli tych przeciwko życiu i zdrowiu. Jeśli chodzi o działania priorytetowe dla dzielnicowych z Chrzanowa, bo jest ich kilku, to są one sformułowane w osobliwy sposób. Na przykład cytuję: zadanie priorytetowe, Chrzanów, ulica Sikorskiego, spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem, zanieczyszczanie miejsca publicznego, używanie słów nieprzyzwoitych. Brzmi to tak, jak gdyby zadaniem priorytetowym dzielnicowego było robienie tych wszystkich rzeczy, czyli przychodzi do roboty, idzie na ulicę Sikorskiego, otwiera flaszkę i zaczyna używać nieprzyzwoitych słów. Niezła robota, nic dziwnego, że mają taki wysoki stopień przestępczości. No to skoro już wiemy co nieco o Chrzanowie, to możemy przejść do pewnego szanowanego obywatela tego miasta, Antoniego. Antoni był 70-letnim radcą prawnym, znanym i szanowanym w miasteczku. W latach 80. zaangażował się w ruch solidarnościowy, był radnym, także w Chrzanowie znało go wiele osób. Owdowiał dość wcześnie, jego żona Zofia zmarła w wieku 40 lat. Osierociła dwoje dzieci, syna i córkę. Zofia i Antoni byli ze sobą od dawna, poznali się jeszcze na studiach w Krakowie. No i wspólnie budowali to swoje życie w Chrzanowie, dlatego też po jej śmierci Antoniemu trudno było się odnaleźć. Został sam z nastoletnią córką Kasią, która wtedy była w liceum. W Polsce trwał stan wojenny. Później po wyprowadzce brata Kasi mieszkali więc już tylko we dwoje w domu w pobliżu centrum Chrzanowa, gdzie znajdowała się też kancelaria Antoniego. Interes prosperował dobrze, radca prawny obsługiwał kilka sporych firm, także finansowo wiodło mu się całkiem nieźle. Jeśli chodzi o życie osobiste, było jednak gorzej. Wydawało się, że mężczyzna nie bardzo może sobie ułożyć życie po śmierci żony, a jego relacje z córką były raczej oschłe. Antoni miał dominujący charakter i Kasia była przez niego całkowicie tłamszona. W ich domu nie było wprawdzie przemocy fizycznej, ale psychiczna już tak. Córka nie uczyła się najlepiej, miała problemy w szkole. Jej ojciec był tym bardzo rozczarowany. Chciał, żeby poszła na studia, osiągnęła coś w życiu. Przynajmniej tak mówił. A tymczasem Kasia ostatecznie ledwo skończyła liceum i o żadnych studiach nie mogło być mowy. Antoni nie krył swojego rozczarowania, czym tylko pogłębiał niepewność i zagubienie córki.
która nie potrafiła się usamodzielnić i odciąć od wpływu ojca, ale też można odnieść wrażenie, że to on zaszczepił w niej to przekonanie, że sama nie jest w stanie do niczego dojść i nauczył ją tej bezradności, która szybko stała się też jej sposobem na życie. Bez szkoły i doświadczenia Kasia nie miała wielkich szans na znalezienie pracy. Ostatecznie pracę załatwił jej więc ojciec. Po jakimś czasie otworzył w Chrzanowie sklep z kosmetykami, który Kasia prowadziła. Nie był to chyba szczyt jej marzeń, ale też wielkiego wyboru nie miała, a należała do osób, które raczej biernie przyjmowały to, co przynosi im życie. Kasia nie prowadziła bujnego życia towarzyskiego, pracując dla ojca nie miała właściwie kolegów i koleżanek z pracy, innych znajomych też niewielu, jej życie kręciło się właściwie wokół domu. Ale miała jedną przyjaciółkę, Anię. Ania była od niej młodsza o 2 lata, poznały się jeszcze w liceum, krótko po tym jak zmarła matka Kasi. To nieszczęście zbliżyło jakoś do siebie te 2 nastolatki. Ania też pomimo młodego wieku doświadczyła już wiele złego w swoim życiu. Była córką alkoholika, w jej domu ciągle dochodziło do awantur, co odbijało się na stanie psychicznym dorastającej dziewczyny. Cierpiała na nerwice, miała objawy padaczki, była przez wiele lat leczona psychotropami. Ania i Kasia dodawały więc sobie nawzajem otuchy i z czasem Ania stała się też częstym gościem w domu radcy prawnego. Pomimo, że jakiś czas po ukończeniu Chrzanowskiego liceum wyjechała na studia do Krakowa, to odwiedzała przyjaciółkę niemal w każdy weekend. Ania studiowała historię na UJ-cie, nie zrobiła jednak specjalizacji nauczycielskiej, więc możliwości pracy po tych studiach nie miała, szczególnie, że ostatecznie nie podeszła nawet do obrony pracy magisterskiej, przerwała studia i nie otrzymała dyplomu. Prawdopodobnie wynikało to z jej ogólnego, kiepskiego stanu psychicznego, braku pewności siebie, no i z tych samych powodów miała problemy ze znalezieniem pracy. To była druga połowa lat 90., czasy kiedy ci, którzy byli obrotni i przedsiębiorczy, mogli szybko się dorobić wielkich fortun. No ale Ania obrotna i przedsiębiorcza nie była, wręcz przeciwnie. Była zakompleksioną młodą kobietą, która nie wyróżniała się wielką urodą. Jak sama później przyznawała swoje niedostatki, próbowała przykrywać, popisując się wiedzą akademicką i traktując innych z wyższością. Miała spore problemy w komunikacji, nie była lubiana i takie cechy też nie pomagają podczas szukania pracy, a zatem ostatecznie po studiach Ania wróciła do Chrzanowa raczej na tarczy niż z tarczą. Dlatego propozycja ojca przyjaciółki, żeby została jego sekretarką w kancelarii, była dla niej wybawieniem, a przynajmniej tak mogło się wtedy wydawać. Dodatkowo Antoni zgodził się, żeby Ania zamieszkała w ich willi, bo kobieta nie chciała wracać do rodzinnego domu. Czy pojawiały się wtedy plotki na ich temat? Nie wiem, czy sąsiedzi i członkowie rodziny Antoniego domyślali się, że starszego radcę prawnego i koleżankę jego córki łączy coś więcej, ale tak właśnie było. Choć oficjalnie mówili, że Ania jest koleżanką Kasi, która nie miała się gdzie podziać, więc przyjaciółka za zgodą ojca przyjęła ją pod swój dach. Antoni nigdy nie traktował jej jak swojej partnerki, nigdy oficjalnie nie przyznał się do tego, że istnieje pomiędzy nimi jakakolwiek intymna relacja. Kiedy ktoś przychodził do nich w odwiedziny, to Ania musiała wychodzić z domu albo siedzieć w swoim pokoju i czekać, aż wyjdą. Nie pokazywał się z nią nigdy w miasteczku, nie rozmawiali o ślubie czy jakiejkolwiek innej wspólnej przyszłości. Nawet nie byli na ty, to znaczy ona nie mówiła mu na ty, bo on tego nie chciał, on zwracał się do niej po imieniu. Traktował ją przedmiotowo, ona sama później określiła uczucia, jakimi darzyła Antoniego, jako uzależnienie i strach. Ich romans zaczął się jeszcze zanim dziewczyna poszła na studia. Wtedy, na początku, mężczyzna jej imponował, był zupełnie inny od tego, co znała ze swojego dotychczasowego życia. Natomiast jeśli o niego chodzi, to chyba Ania miała jedynie zaspokajać jego potrzeby seksualne. Nie było między nimi jakiejś bliskości. Cały czas zwracała się do niego, proszę pana, nie wolno jej było też nikomu powiedzieć o ich romansie. W zamian mężczyzna dawał jej schronienie w swoim domu, a później pracę. Praca, która tak naprawdę była rodzajem niewolnictwa, bo nie była oficjalnie zatrudniona w jego kancelarii, nie dostawała wypłaty. Układ był taki, że pracuje w zamian za dach nad głową i utrzymanie, co w praktyce oznaczało, że kobieta była całkowicie
uzależniona od swojego pracodawcy kochanka. Kasia wiedziała o ich romansie, ale nigdy nie sprawiała wrażenia, gdyby jej to przeszkadzało. Chyba nawet się z tego cieszyła, gdyby nie to Antoni raczej nie zgodziłby się, żeby przyjaciółka mieszkała u nich w domu, a Ania była dla niej jedynym oparciem, jedyną przyjazną duszą w domu, więc ten układ chyba jej odpowiadał, choć tak naprawdę nigdy głośno o tym nie rozmawiali. Gdyby Ania wychowała się w innym domu, miała inny charakter, nie miała tych problemów, z którymi się mierzyła, zapewne nie zgodziłaby się na takie warunki, bo mało która kobieta na nie by się zgodziła. Ale Ania była samotną, pozbawioną wsparcia młodą kobietą, która wszystkiego się bała i która chyba bała się tego, że zostanie całkiem sama, a toksyczna relacja, w której się znalazła, przynajmniej była w jej życiu czymś stałym. Sądziła, że i tak nie zasługuje na nic lepszego. Kasia i Ania żyły więc pod jednym dachem z Antonim, obie słabe psychicznie i całkowicie podporządkowane mężczyźnie, który w ich rodzinnym miasteczku chodził za autorytet. Sytuacja w domu radcy prawnego z Chrzanowa była więc toksyczna, napięta, choć nikt na zewnątrz nie zdawał sobie z tego sprawy. I jak się domyślacie, w takich relacjach nieraz nadchodzi moment, kiedy nagromadzone przez lata emocje, upokorzenia i krzywdy znajdują ujście. I ta relacja nagle obraca się o 180 stopni. Czy tak było tutaj? Zaczęło się od tego, że pewnego dnia Antoni po prostu zniknął. Było to w styczniu 2000 roku, kiedy sąsiad zapytał Kasię o ojca, ta powiedziała, że pojechał do Warszawy w sprawie służbowej. Takie wyjazdy były czymś normalnym w pracy radcy z Chrzanowa, nikogo to więc nie zdziwiło, ale mijały dni, a Antoni nie wracał i nie było z nim żadnego kontaktu. Wreszcie Kasia udała się na policję i zgłosiła zaginięcie Antoniego. Powiedziała, że mężczyzna wyszedł z domu rano, żeby zdążyć na pociąg, którym miał dojechać do Warszawy i od tamtej pory nikt nie miał z nim kontaktu. W Chrzanowie wszyscy byli w szoku. Co mogło się stać ze znanym przedstawicielem lokalnej społeczności? Nikt tego nie wiedział. Co zrobiła w tej sprawie policja? Chyba niewiele. Antoniego nikt nie widział, nie było po nim żadnych śladów. Dochodzenie dość szybko umorzono i jak to bywa, życie potoczyło się dalej bez niego. I być może sprawa leżałaby tak zapomniana przez wszystkich jak tysiące przypadków niewyjaśnionych zaginięć, gdyby w 2004 roku nie pojawił się w sprawie nowy dowód. Dość nieoczekiwany i dość osobliwy. Na komendzie policji zjawiła się córka zaginionego, Kasia, i przyniosła ze sobą list. List pochodził od anonimowego nadawcy, był napisany na maszynie, a do tekstu dołączony był portfel, zdjęcia i wizytówki należące do Antoniego. Anonimowy nadawca pisał, że w styczniu 2000 roku poszedł nad Wisłę, żeby utopić szczeniaki i widział dwóch mężczyzn, którzy wrzucali do Wisły worki wyglądające na ludzkie szczątki. Ów świadek schował się w zaroślach, tak że go ci ludzie nie zauważyli. Później podszedł jednak do tego miejsca, kiedy już oni odeszli i wyłowił, czy też znalazł na brzegu przedmioty, które dołączył do przesyłki. Dlaczego nie zgłosił się wcześniej na policję? Tłumaczył to w liście następująco, cytuję fragment za książką Zabiłam. 4 lata temu widziałem w telewizji program o zaginionych osobach, z którego dowiedziałem się, że zaginął państwa krewny. I wtedy powinienem ten list napisać, ale ukrywałem tę sprawę przez 4 lata ze strachu, bo proszę państwa, proszę zrozumieć, ja mam rodzinę i nie będę jej narażał na takie sprawy. Może do tej pory policja odnalazła pana, ale jeżeli nie, to myślę, że to jest po ludzku, żebyście państwo wiedzieli, co się stało. Dziwny był ten list, pełen tłumaczeń, które wydawały się w tej sytuacji raczej zbędne, skoro list pochodził od jakiejś zupełnie obcej osoby. Jak gdyby ten ktoś za bardzo chciał to wszystko wyjaśnić w pewien określony sposób, no tylko po co, jeśli był jedynie przypadkowym świadkiem. Treść listu rodziła więc mnóstwo pytań. Nawet jeśli list był jakąś próbą oszustwa, to przedmioty przekazane przez Kasię policji musiały rzeczywiście należeć do jej ojca, a zatem ktokolwiek stał za tą intrygą, musiał mieć jakąś wiedzę o tym, co stało się z Antonim. Po raz pierwszy w poszukiwaniach Antoniego pojawił się też wątek krakowski, wcześniej skupiano się przede wszystkim na Chrzanowie i Warszawie, teraz należało poszukać śladów w Krakowie. Przede wszystkim policjanci przeszukali więc bazę niezidentyfikowanych ciał, które znaleziono w Krakowie od 2000 roku, szczególnie tych wyłowionych z rzeki lub znalezionych na jej brzegu
i dość szybko trafili na obiecujący ślad. 8 kwietnia 2000 roku w pobliżu stopnia wodnego Przewóz w Krakowie odkryto nagi męski korpus. Zwłoki musiały spędzić w wodzie przynajmniej kilka tygodni, więc znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu. Nie można było zidentyfikować denata ani precyzyjnie ustalić przyczyny śmierci, choć można było podejrzewać, że padł ofiarą morderstwa. Na ciele widać było liczne obrażenia, złamane żebra, rany kłute, tłuczone, a poza tym ciało zostało rozkawałkowane, prawdopodobnie przy użyciu siekiery lub tasaka. Ustalenie wieku ofiary na podstawie wydobytych szczątków też nie było proste. Ostatecznie eksperci uznali, że jest to ciało mężczyzny w wieku pomiędzy 40 a 45 lat i to też sprawiło, że wcześniej nie połączono sprawy z zaginięciem radcy prawnego. Teraz można było wreszcie przeprowadzić badania i potwierdzić tożsamość mężczyzny, no i po jakimś czasie rzeczywiście testy DNA potwierdziły, że były to szczątki Antoniego. Okazało się wkrótce, że ten list był Kasi wyjątkowo na rękę. Jak zapewne kojarzycie już z innych spraw, w przypadku zaginięcia nie ma za bardzo możliwości, żeby rodzina zaginionego otrzymała jakieś świadczenia, spadek, pieniądze z ubezpieczenia. Do tego potrzebny jest akt zgonu. Dopóki nie ma ciała, nikt takiego aktu zgonu nie może wystawić. Z czasem można się zwrócić do sądu o uznanie kogoś za zmarłego, ale do tego musi upłynąć odpowiednio długi czas. Kodeks cywilny mówi, że, cytuję, zaginiony może być uznany za zmarłego, jeżeli upłynęło lat 10 od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących wiadomości jeszcze żył. Jednak gdyby w chwili uznania za zmarłego zaginiony ukończył 70 lat, wystarcza upływ lat 5. Trzeba wykazać, że przez cały ten czas nie było aktywności, która mogłaby wskazywać na to, że ta osoba żyje. Wcześniej bez ciała, bez dowodu na to, że został zamordowany, czy że uległ jakiemuś wypadkowi, Kasia nie miała możliwości, żeby legalnie rozporządzać majątkiem ojca. List, z którego wynikało, że mógł on paść ofiarą morderstwa, mógł więc posłużyć za taki dowód, a badania DNA wydobytych z wody szczątków byłyby niepodważalnym dowodem. Przy czym wkrótce miało już minąć tych 5 lat od momentu zaginięcia, także spokojnie Kasia mogłaby wnioskować o to, żeby uznano jej ojca za zmarłego. Kasia rozpoczęła rzeczywiście postępowanie spadkowe, wystąpiła o uznanie Antoniego za zmarłego. W sądzie przedstawiła też ten list jako dowód, że jej ojciec nie żyje. Dostarczyła też testament sporządzony na jej korzyść. Przypominam, że Kasia miała jeszcze brata, więc teoretycznie, gdyby nie było testamentu, musiałaby podzielić się z nim wszystkim po połowie. Tymczasem tutaj wychodziło na to, że cały majątek przypadnie właśnie jej. Testament był dotąd w posiadaniu Ani, a w sądowej przeprawie wspierała ją jeszcze jedna przyjaciółka, Ola. Policja może nie zawsze działa tak, jak powinna, ale funkcjonariusze nie są tak głupi, jak sobie to niektórzy wyobrażają. Ten szczęśliwy zbieg okoliczności, który pozwolił Kasi starać się o spadek po ojcu, wyglądał bardzo podejrzanie. Zwrócili na to uwagę policjanci z krakowskiego Archiwum X, którzy zajęli się sprawą jakiś czas po pojawieniu się tego tajemniczego listu, no i sfokusowali się właśnie na córce ofiary i jej przyjaciółce. Kobiety od początku interesowały się przebiegiem śledztwa, dowiadywały się o postępach, ale policja nie za bardzo chciała z nimi się dzielić swoimi odkryciami, za to w międzyczasie dyskretnie wypytała sąsiadów Antoniego i dowiedziała się, że w styczniu 2000 roku córka zaginionego prowadziła w domu jakieś prace remontowe, a w ogrodzie paliła jakieś deski. Każdy fan True Crime wie, że remont albo budowa w pobliżu miejsca, w którym ostatnio widziano zaginioną osobę, to powód do poważnych podejrzeń i dla policjantów też była to czerwona lampka. Aż wreszcie wiosną 2005 roku, kiedy cała Polska przeżywała śmierć Jana Pawła II, do domu w Chrzanowie wpadło kilku policjantów i aresztowało Kasię i Anię. Następnie przeszukano dom radcy prawnego w Chrzanowie. Uwagę policyjnych ekspertów zwrócił brak podłogi piwnicy, choć widać było, że kiedyś musiały w tym miejscu leżeć deski. Kobiety nie potrafiły wyjaśnić, dlaczego ich tam nie ma. Policja zabezpieczyła też łom, a na jednej ze ścian pomieszczenia znaleziono małe ślady krwi. Kobiety załamały się dość szybko podczas przesłuchania i przyznały się do popełnienia zbrodni po tym, jak śledczy obiecali im niższy wymiar kary, jeśli będą współpracowały. Gdyby nie ich zeznania, sprawy w ogóle by nie było. Ślad krwi na ścianie był zbyt mały, żeby dowodzić, że w piwnicy popełniono zbrodnię,
Kobiety mogły równie dobrze upierać się, że Antoni skaleczył się podczas rąbania drewna i nikt nie byłby w stanie udowodnić, że było inaczej. Wszystko inne zostało wyczyszczone, nie było świadków. Gdyby kobiety zatrudniły dobrego prawnika i odmówiły zeznań, prawdopodobnie nigdy nie dowiedzielibyśmy się, co zaszło w Chrzanowie, ale Ania i Kasia nie były osobami o zbyt twardych charakterach i dość szybko zaczęły mówić. Z ich słów wynikało, że Antoni tylko na zewnątrz był takim szanowanym radcą prawnym, za zamkniętymi drzwiami był zimnym, okrutnym człowiekiem, który nie znosił sprzeciwu i uzależniał od siebie słabsze, niezaradne życiowo kobiety, tak żeby robiły co chciał. Kasia i Ania bały się go, a jednocześnie ich utrzymanie w całości zależało od niego. Dawał im dom, pracę, w jednej chwili mógł jednak pozbawić je wszystkiego i sprawić, że znajdą się na ulicy bez grosza przy duszy. Upokarzał je, zmuszał do wykonywania różnych prac, zawsze w taki sposób i o takiej porze, którą on wyznaczał i nigdy nie był zadowolony z efektów tej pracy. Czasem też złośliwie niszczył to, co zrobiły. Chodziło więc o całkowitą psychiczną dominację. I być może ta sytuacja trwałaby jeszcze latami, gdyby w tej układance nie pojawiła się jeszcze jedna osoba, czyli Ola. Kobieta, która nie mogła chyba bardziej różnić się od Kasi i Ani, pomimo że wszystkie trzy były mniej więcej w podobnym wieku. I to chyba jest czas, żeby powiedzieć więcej o Oli, bo jej rola w tej sprawie jest chyba największym zaskoczeniem. Gdyby nie ona, byłaby to kolejna przykra i smutna, ale jednak dość typowa sprawa zabójstwa w domu, w którym panowały toksyczne relacje, ale udział trzeciej kobiety całkowicie odmienił obraz tej zbrodni. Ola była koleżanką Ani ze studiów i od samego początku Ania była pod jej urokiem. Czuła się wdzięczna, że taka osoba w ogóle zwróciła na nią uwagę i chce spędzać z nią czas. Ola była zupełnie inna niż Ania i w ogóle ludzie z jej otoczenia. Przebojowa, odważna, zaradna, trochę ekstrawagancka. Interesowała się kulturą arabską, sprawiała wrażenie nieustraszonej. Jeszcze będąc na studiach wyjeżdżała do pracy za granicę, uczyła się języków i to takich mało popularnych. Jej życie ułożyło się zupełnie inaczej niż życie Ani. Było wypełnione podróżami po egzotycznych krajach, przyjaciółmi z całego świata i luksusami. Poślubiła Syryjczyka, miała dom w Tunezji, chwaliła się znajomością z arabskimi szejkami i pokazywała koleżankom zdjęcia robione na pustyni. Ola pozowała na nich z mężczyznami ubranymi w tradycyjne arabskie stroje. Pomimo tego bujnego, fascynującego życia, Ola znajdowała też czas dla swoich przyjaciółek z Chrzanowa i były takie okresy, kiedy odwiedzała je nawet co tydzień i zostawała na noc. Poznała też Antoniego, przedstawiła całej trójce swojego męża. Była to typowa relacja, w której ładniejsza i bardziej przebojowa przyjaciółka żeruje na tej brzydszej i zakompleksionej. Nie bez powodu Ola wybrała sobie właśnie takie towarzystwo. Mogła w nim lśnić, być podziwiana, imponować. Ludzie bardziej pewni siebie i obyci szybko się na niej poznawali. Kasia i Ania nie. Postrzegały przyjaciółkę przez pryzmat tego, jak ona sama chciała być widziana w taki sposób całkowicie bezkrytyczny. Podczas ich spotkań Ola często opowiadała przyjaciółkom o swoim kolorowym, pełnym przygód życiu. O czymś takim Ania i Kasia mogły tylko marzyć. A może nie tylko. Ola przekonywała przyjaciółki, że one też mogą spełnić swoje marzenia, a ona jest w stanie im w tym pomóc. Przekonywała Kasię, żeby pieniądze, które Antoni przeznaczył na kupienie jej mieszkania w Krakowie, wycofała i zainwestowała. Pomysłów na te inwestycje miała wiele. Można utworzyć lokaty w szwajcarskich bankach albo zainwestować w stadninę koni. Nie wiem, jak jest ze szwajcarskimi bankami, ale wiem trochę, jak jest ze stadninami. Ciężko jest się naprawdę dorobić na takim biznesie i zwykle trwa to dość długo. Mam wrażenie, że przełom lat 90. i 2000. to był właśnie taki czas, kiedy każdy chciał mieć stadninę koni i panowało takie przekonanie, że to jest jakiś wyznacznik statusu społecznego i każdy taki aspirujący, nowobogacki wyobrażał sobie, że będzie miał stadninę koni. I niektórzy nawet faktycznie je otwierali, a one później z hukiem upadały, no bo żeby mieć stadninę, trzeba przede wszystkim mieć zajawkę na tym punkcie, znać się na koniach, kochać to i być gotowym pracować przez ładnych kilka lat i dokładać do interesu
zanim ten biznes zacznie na siebie zarabiać. Także jak słyszę, że ktoś jako super inwestycję przedstawia staninę koni, to od razu mam taką myśl, że to niekoniecznie jest osoba, która wie, o czym mówi. Ola stopniowo urabiała jednak koleżanki, a one opowiadały jej o swoich problemach. Taki problem pojawił się latem 1999 roku, kiedy sklep kosmetyczny, który Kasia prowadziła z pomocą Ani, zaczął plajtować. Czas był trudny. Dla małych biznesów powstawały te sieciowe drogerie, supermarkety, które oferowały lepsze ceny, duży asortyment i przede wszystkim były czymś nowym i atrakcyjnym. Biznes Kasi nie był jedynym, który w tamtym czasie przegrał z konkurencją, szczególnie, że znajdował się w mało atrakcyjnym punkcie, nie miał żadnej reklamy, a jego właścicielki nie bardzo znały się na prowadzeniu takiego biznesu, także miały niewielkie szanse, żeby rzeczywiście go utrzymać, ale było jasne, że Antoni nie będzie na to patrzył pobłażliwie. Kasia i Ania bały się powiedzieć mu, że sytuacja jest beznadziejna i sklep wkrótce splajtuje. Wiedziały, że się wścieknie i będzie je o wszystko obwiniał. Wtedy to po raz pierwszy Ola zasugerowała, że wyjściem z sytuacji mogłoby być pozbycie się Antoniego. Na początku tak, pół żartem, pół serio. Koleżanki nie potraktowały jej słów poważnie, choć ta myśl zaczęła im coraz częściej świtać w głowach. Jakby to było, gdyby Antoni zniknął? Ile ich problemów, lęków, zmartwień przestałoby istnieć razem z nim? To było kuszące, ale wciąż raczej abstrakcyjne. Zbiegło się to w czasie z narastającym lękiem Ani, że Antoni wyrzuci ją z domu. Mężczyzna miał 70 lat, jego potrzeby seksualne stawały się coraz mniejsze i kochanka w wieku jego córki tylko przypominała mu o tym, że jest coraz starszy i słabszy. A Antoni nie chciał być słaby, on lubił przecież dominować, kontrolować. Groził więc Ani, że ją zniszczy, że pozbawi ją wszystkiego, a kobieta była coraz bardziej zdesperowana, bo czuła, że nie jest już kochankowi do niczego potrzebna i w każdej chwili ten może się jej po prostu pozbyć. Także to napięcie w domu radcy narastało. Minęło kilka tygodni i ostatecznie Kasia zdecydowała się wypłacić z książeczek Antoniego, do których miała upoważnienie, kilkadziesiąt tysięcy złotych bez jego wiedzy. Przekazała je Oli, bo przyjaciółka zapewniała, że zainwestuje je tak, żeby jak najwięcej na tym zarobiła i miała zabezpieczoną przyszłość. Jak to się stało, że ta potulna córka zdołała się sprzeciwić ojcu i narazić na jego gniew, pomimo że przez całe życie się go bała? Później twierdziła, że to Ola i Ania wyprały jej mózg i działała pod ich dyktando, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, że były jak sekta, a Ola była ich guru. Nie wiem, czy można to tak określić. Ostatecznie jednak czyjeś manipulacje nie zwalniają nas z odpowiedzialności za to, co robimy. Wiadomo było, że Antoni w końcu odkryje, że zniknęły pieniądze i zażąda ich zwrotu. Ola wielokrotnie mówiła o tym przyjaciółkom. Tak do końca nie wiemy, czy Antoni dowiedział się o tym przed swoją śmiercią, czy też nie. Gdyby tak było, na pewno urządziłby wielką awanturę, ale dla Kasi i Ani już nawet obawa przed tym, co on zrobi, była chyba nawet gorsza niż to, co on w rzeczywistości mógłby zrobić. Za wszelką cenę chciały więc tego uniknąć. Plan pozbycia się Antoniego nabierał więc już całkiem realnych kształtów i według zeznań Ani i Kasi, tą, która najbardziej parła do jego realizacji, była Ola. Ola, która teoretycznie nie miała przecież w tym żadnego interesu. Za pierwszym razem sięgnęły po rozwiązanie stare jak świat, po to, co nazywa się bronią kobiet, czyli po truciznę. Postanowiły zrobić pierogi z grzybami, no i pechowo te grzyby miały się okazać muchomorami. To Ania je zbierała. Tak się składa, że w sąsiadującym z ich ulicą parku pałacowym w Chrzanowie można ich w sezonie znaleźć całkiem sporo. Pomysł miał wyjść od Oli. Podać pierogi Antoniemu miała z kolei Kasia, ale w ostatniej chwili się wycofała i stwierdziła, że nie może tego zrobić. Według innej wersji Kasia o niczym nie wiedziała, a grzyby, które zostały dodane do jedzenia, wcale nie były trujące, a w każdym razie nieśmiertelnie. Ogólnie te takie tradycyjne, czerwone, nakrapiane muchomory bardzo rzadko wywołują śmierć. Szczególnie, że jeszcze po ugotowaniu te ich trujące właściwości zostają zmniejszone, więc wciąż mogą być groźne na przykład dla dzieci albo dla osób, które na coś chorują, mają osłabiony organizm. Także śmierć po ich spożyciu jest możliwa, ale nie jest tak, że to jest taka stuprocentowo pewna trucizna. Jak się czasem uważa, większość ludzi będzie się tylko po nich źle czuła, może mieć halucynacje i kilka innych objawów,
ale nie umrze od tego. Kolejne tygodnie życia z Antonim pod jednym dachem sprawiły, że motywacja do pozbycia się go na nowo ożyła u obu kobiet, nie bez pomocy Oli, która cały czas podkręcała sytuację. Pomysł z pierogami powrócił więc na początku 2000 roku. Nie wiem, dlaczego tak się akurat upierały przy tych pierogach, może to było ulubione danie Antoniego. Był 13 stycznia 2000 roku, o mu humory raczej ciężko o tej porze roku. Panie sięgnęły więc po zwykłe środki nasenne. Po zjedzeniu obiadu ze środkami nasennymi Antoni poszedł do łóżka i zasnął. Wtedy Ania uderzyła go w głowę łomem. Nie wiedziała, czy go zabiła, czy nie. Uśpiony mężczyzna w żaden sposób nie zareagował, tylko z rany na jego głowie zaczęła sączyć się krew. No i przeleżał tak do rana. Ania i Kasia spanikowały, próbowały zatamować krwawienie. Antoni nadal żył, obudził się wreszcie w południe następnego dnia, wciąż trochę skołowany. Kobiety próbowały mu tłumaczyć, że po obiedzie stracił przytomność, upadł i uderzył się w głowę. Wtedy w domu była już Ola, która uznała chyba, że musi trochę ponaglić koleżanki, skłonić je do bardziej energicznych działań. One były już gotowe nawet wzywać pogotowie, ale Ola przejęła dowodzenie. Kobiety podały Antoniemu śniadanie, do którego dosypały kolejnych środków uspokajających, które zostały po psie, który chorował na padaczkę. Minęło kilka kolejnych godzin, zanim kobiety zdecydowały się na kolejny krok. Usiadły w tym czasie sobie i wypiły kilka kieliszków koniaku na odwagę. No i wreszcie już wieczorem Kasia zawiązała ojcu ręce na plecach, zaczęła go dusić poduszką. Ania trzymała go w tym czasie za nogi, a Ola stała w progu i komenderowała. Później włożyły mu głowę do wiadra z wodą i trzymały tak długo, aż stało się jasne, że Antoni nie żyje. Ola w tym wszystkim nie brała udziału, tylko dodawała im otuchy, wręcz zagrzewała je do boju. Miała powtarzać: wytrzymajcie, wytrzymajcie jeszcze trochę, jesteście wspaniałe. Jesteście wspaniałe, no rzeczywiście. Brzmi groteskowo, ja rozumiem, że kobiety powinny się wspierać, ale ta afirmacja w takim momencie brzmi jednak trochę upiornie. Kiedy Antoni już nie żył, wszystko przeprowadziły bardzo metodycznie, wyłożyły piwnicę folią, zaniosły tam ciało mężczyzny w prześcieradle, tak żeby nie zostawiać śladów DNA, i tam porąbały ciało siekierą, a szczątki zapakowały do reklamówek. W mediach pojawiły się później zdjęcia, na których Ania trzyma siekierę, a Ola kładzie głowę na pieńku, tak jak gdyby tamta miała jej obciąć głowę. Te zdjęcia były przedstawiane, jak gdyby zostały zrobione podczas tego ćwiartowania zwłok, ale nie wiem, czy tak było. Możliwe, że one sobie takie zdjęcia robiły przy jakiejś innej okazji, po prostu dla żartu. Większość z nas ma jakieś głupie zdjęcia na swoim sumieniu, zrobione na imprezie, czy gdzieś na wakacjach, nie wiem, na balu przebierańców, kiedy to było śmieszne. I możliwe, że tak samo było tutaj. A później ktoś po prostu te zdjęcia odszukał, kiedy o sprawie zrobiło się głośno, no bo idealnie ilustrowały artykuły o tej zbrodni. No i w tym kontekście wyglądały makabrycznie i wzbudzały emocje. Nie wiem, nie znalazłam wiarygodnego potwierdzenia tego, kiedy te zdjęcia rzeczywiście zrobiono, no ale to nie był koniec. Trzeba było jeszcze pozbyć się ciała. No i to jest kolejny szokujący element tej sprawy, bo Kasia i Ania podzieliły się szczątkami Antoniego, zapakowały je do plecaków i ruszyły w miasto, a konkretnie ruszyły autobusem do Krakowa. A że to wszystko się naraz nie pomieściło, to musiały odbyć jeszcze jeden kurs z korpusem w walizce. Najpierw jechały PKS-em do Krakowa, potem jeszcze tramwajem przez miasto. Nie mam pojęcia, jak się można czuć, jadąc komunikacją publiczną z takim bagażem. Nie wyobrażam sobie tego nawet, ale to właśnie zrobiły nasze trzy panie. W Krakowie udały się nad Wisłę, w miejsce już wcześniej wytypowane przez Olę, która dobrze znała miasto. Po wszystkim kobiety zdjęły deski z podłogi w piwnicy, spaliły je razem z pościelą, ubraniami Antoniego, swoimi ubraniami i łóżkiem tym, na którym się wykrwawiał. Dopiero kiedy były przekonane, że wszystkie ślady zostały usunięte z domu, zawiadomiły policję, no i prawie im się udało. Narzędzia zbrodni utopiły w rzece, podobnie jak maszynę do pisania, na której napisały ten anonim, z którym Kasia przyszła na policję. Ania przyznała później, że to ona go napisała pod dyktando do Oli. Wszystkie te przedmioty udało się odnaleźć w miejscu wskazanym przez dwie aresztowane. Policja miała już zatem niemal wszystko, czego potrzebowała, żeby postawić akt oskarżenia. Brakowało tylko Oli.
Ta przebywała w tym czasie za granicą, ale miała wkrótce przylecieć do Polski. No i przyleciała. Na lotnisku w Balicach powitali ją funkcjonariusze i zabrali prosto do aresztu. Jej rola cheerleaderki w tej zbrodni była przedziwna. Trudno sobie wyobrazić, dlaczego ktokolwiek miałby zagrzewać swoich znajomych do popełnienia morderstwa i przyglądać się temu, a po wszystkim pomagać w pozbywaniu się zwłok. Coś takiego mógłby zrobić chyba tylko jakiś ostatni zwyrodnialec. Albo ktoś, kto miał w tym interes. I szybko się okazało, że w przypadku Oli zachodziła właśnie ta druga możliwość. Ona sama przekonywała, że zarzuty są absurdalne, twierdziła, że z zabójstwem Antoniego nie miała nic wspólnego, pomagała jedynie przyjaciółce w staraniach o otrzymanie spadku po zaginionym ojcu, ale dość szybko zaczęły wychodzić na jaw fakty, które temu przeczyły. Po śmierci Antoniego Kasia wycofała wszystkie pieniądze ze spółdzielni mieszkaniowej i przekazała je Oli. Ta miała zainwestować je za granicą. Łącznie z pieniędzmi, które już wcześniej od niej dostała, uzbierała się kwota około 30 tysięcy dolarów. Od tamtej pory nikt jednak tych pieniędzy nie widział. Nie wiadomo, w co zostały zainwestowane. Kiedy Kasia chciała je wycofać, Ola przekonywała, że byłoby to ze stratą dla niej, nie chciała tego zrobić. Natomiast Ola trochę wykopała dołek sama pod sobą, bo pechowo miała zwyczaj notowania wszystkiego w swoim kalendarzu. I zapiski z kalendarza Oli zgadzały się z zeznaniami jej przyjaciółek, czy może raczej należałoby powiedzieć byłych przyjaciółek. Wynikało z nich, że była w Chrzanowie w dniu morderstwa, odnotowała przelewy, które dostała od Kaśki, czy spotkania w restauracji w Krakowie po tym, jak kobiety pozbywały się ciała. Te notatki podczas rozprawy w sądzie stały się jednym z głównych dowodów świadczących przeciwko niej. Podczas pobytu w areszcie Ania i Kasia zaczęły też wątpić w szczerość intencji Oli i kwestionować właściwie wszystko to, co o niej wiedziały. Skąd brała pieniądze na to wystawne życie, które prowadziła? Jej mąż nie był przecież żadnym szejkiem, właściwie to pochodził z biednej rodziny. Tak można było sądzić po zdjęciach, które im kiedyś Ola pokazywała. Nie było wiadomo nic o tym, żeby pracował, a Ola kursowała pomiędzy krajami, nie miała stałego zatrudnienia. Trudno było stwierdzić, z czego tak naprawdę finansowała to swoje wystawne życie. Ola mówiła coś o nielegalnych interesach z szejkami, o broni, narkotykach, a nawet międzynarodowym terroryzmie. Twierdziła, że jej rodzice są w służbach specjalnych, ale czy cokolwiek z tego było prawdą? Może po prostu utrzymywała się z pieniędzy wyłudzonych od córki radcy prawnego, a może też jej podobnych innych naiwnych osób, które zaufały charyzmatycznej Oli. To zainteresowało również policję, szczególnie te wątki dotyczące terroryzmu. Od przyjaciółek Oli policja dowiedziała się o różnych osobach pochodzących z Bliskiego Wschodu, które odwiedzały ją w Polsce. Nic nie wskazywało jednak na to, żeby miały jakieś powiązania z terroryzmem. W legendę, którą stworzyła Ola, wierzyły chyba tylko Kasia i Ania. Ludzie, z którymi rozmawiała o niej policja, mieli o kobiecie jak najgorsze zdanie. Uważali, że jest zarozumiała, odpychająca, arogancka. Utrzymywała podejrzane kontakty, które jednak więcej miały wspólnego z drobną przestępczością i jakimiś oszustwami niż z terroryzmem i wojną na Bliskim Wschodzie, jak to próbowała wmówić swoim przyjaciółkom z Chrzanowa. Podczas śledztwa wspólniczki zeznały, że Ola wspominała już coś o zabiciu brata Kasi, dzięki czemu ona jedna stałaby się spadkobierczynią Antoniego, bo brat Kasi już od pewnego czasu usiłował uniemożliwić siostrze to stopniowe przejmowanie majątku ojca, próbował nawet ją ubezwłasnowolnić, co mu się jednak nie udało. No i doskonale widział to, że te dwie kobiety, Ania i Ola, po prostu żyją z jego siostry i z pieniędzy jego ojca, które w połowie należały się jemu. Ola miała też zauważyć w rozmowie z Anią, tak niby żartem, że dobrze byłoby, gdyby Kasia wykupiła polisę na życie, a potem pojechała na Bliski Wschód. Wcześniej też niby żartem wspomniała o zamordowaniu Antoniego i od tego wszystko się zaczęło. Policjanci podejrzewali więc, że Ola z czasem znalazłaby prawdopodobnie sposób na wyeliminowanie Kasi, a może nawet Ani, szczególnie gdyby te zaczęły zbyt intensywnie domagać się zwrotu tych rzekomo zainwestowanych przez nią pieniędzy. Ostatecznie prokuratura postawiła zarzuty wszystkim trzem kobietom. Ania i Kasia zostały oskarżone o zabicie Antoniego z niskich pobudek zasługujących na szczególne potępienie, z chęci zysku.
Olę oskarżono o kierowanie zabójstwem i ukryciem szczątku. Kobiety stanęły przed sądem, oskarżycielem posiłkowym był brat Kasi. Ania i Kasia przyznały się do winy i potwierdziły zeznania złożone podczas śledztwa. Ola do samego końca utrzymywała, że jest niewinna. Wyrok zapadł jesienią 2008 roku. Dla wielu obserwatorów był on zaskoczeniem. Najwyższą karę wymierzono bowiem Oli, która według zeznań wspólniczek sama w zbrodni nie uczestniczyła, ale jej kierownicza rola została zdaniem sądu udowodniona, kobieta dostała więc dożywocie. W Polsce jest naprawdę niewiele kobiet skazanych na dożywocie, wtedy kiedy zapadł ten wyrok, Ola była jedną z 10. Ania i Kasia dzięki współpracy z policją dostały niższe wyroki, niecałe 12 lat. Sąd przyznał, że bez ich zeznań rekonstrukcja przebiegu zbrodni nie byłaby możliwa. Sędzia podczas ogłoszenia wyroku powiedział jednak, że obie zasługują na znacznie wyższe kary za to, co zrobiły. Dodał jednak, że odnalezienie się w społeczeństwie po odbyciu tego wyroku będzie dla nich prawdopodobnie najsurowszą karą. Okazało się, że ta nieformalna kara nastąpiła jeszcze znacznie wcześniej niż sądzono. Na skutek apelacji ich wyroki zostały zmniejszone do 7 lat i 11 miesięcy, ale kobiety zostały zwolnione z więzienia warunkowo jeszcze przed upływem tego skróconego wyroku. W grudniu 2010 roku obie były już na wolności, odsiedziawszy jedynie 5,5 roku. Ale jeszcze zanim wyszły na wolność, Kasia, ta rzekomo bezwolna, niezaradna Kasia, pozwała Olę, żądając zwrotu pieniędzy, które przekazała jej do rzekomego zainwestowania na Bliskim Wschodzie. Kwota była warta zachodu, bo mowa jest o 136 tysiącach złotych. I sąd przychylił się do wniosku Kasi, nakazał Oli zwrot tych pieniędzy, no ale jako, że ta odsiaduje dożywocie, trudno stwierdzić, czy da się to w ogóle w jakikolwiek sposób wyegzekwować. W więzieniu Ania napisała książkę, którą wydała jako Weronika K. Nie jestem przekonana, skąd ta zmiana imienia, bo i tak wszystkie portale pisały, kiedy wyszła ta książka, że to właśnie ona jest autorką. W książce zmieniono imiona wszystkich kobiet, a z jednej z nich, z Oli, zrobiono w ogóle mężczyznę. Domyślam się, że mogło chodzić o kwestie ochrony prywatności, może któraś z kobiet nie zgodziła się na to, żeby ją opisać. Może chodziło o to, że w swojej książce Ania nie do końca zgadzała się z prawdą w niektórych momentach. Nie wiem, czy dlatego, że tak chciała, czy dlatego, że miał to być jakiś taki dupochron, który by ją chronił przed pozwem. No chociaż i tak wszyscy zainteresowani wiedzieli, o jakiej sprawie jest ta książka. Ania Weronika pisze dużo tam o swoim nieszczęśliwym dzieciństwie, o ojcu alkoholiku, o tym, jak bardzo zahukaną, niepewną siebie dziewczyną była, o chorobach, z którymi musiała się mierzyć. No i można trochę wyczuć tam taką próbę manipulacji i branie na litość. Ona pogrążona w depresji, schorowana, stłamszona. On tyran, a one jej przyjaciółki, żadne pieniędzy, harpie, które ją wykorzystały. Ale trzeba pamiętać, że to jest punkt widzenia Ani i czytając jej wspomnienia, należy o tym pamiętać. Podobnie jak o tym, że wiele szczegółów zostało zmienionych, m.in. nazwy miast, imiona, daty, ale też na przykład wysokość wyroku. Sam fakt wydania tej książki był dość kontrowersyjny, chyba jak zawsze, kiedy więzień lub były więzień wydaje książkę. Czy ktoś, kto popełnił zbrodnię i został za nią skazany, powinien mieć możliwość czerpania korzyści z tego, co zrobił? Pisać książki, udzielać wywiadów, sprzedawać prawa do swojej historii, żeby na jej podstawie powstał film albo serial. To ostatnie akurat w tym przypadku nie zaszło, ale mówię o tym, bo ten problem się pojawił chociażby w przypadku Krystiana Bali czy serialu Inventing Anna. Prawo tego nie zabrania. Te historie często są fascynujące, mogą dawać nam wgląd w miejsca, w które w innych okolicznościach nie mielibyśmy wglądu, mogą posłużyć za nauczkę, mogą skłonić do refleksji, mogą być przestrogą. Szkoda byłoby je chować przed światem, ale jednocześnie jest to oczywiście jak najbardziej uzasadnione, żeby uważać za niemoralne to, że ktoś zarabia na tym, że popełnił morderstwo, czyli dopuścił się najgorszej zbrodni, a potem zostaje za to w jakiś sposób nagrodzony. Ale tak, żeby też nie nakręcać się za bardzo, trzeba pamiętać, że w Polsce i chyba w większości krajów wydanie jednej książki biograficznej z nikogo raczej nie uczyni milionera.
Musiałby to być naprawdę jakiś niesamowity bestseller, który będzie wznawiany latami i tłumaczony na wszystkie możliwe języki. Nie przychodzi mi do głowy żadna osoba w Polsce, której coś takiego się udało i w ogóle tylko jeden przykład mi przychodzi do głowy, gdzie wydanie jednej biograficznej książki uczyniło z kogoś międzynarodową gwiazdę. Nie milionera może, ale rzeczywiście pozwoliło na życie jedynie Stantiem i to jest książka My dzieci z dworca zoo, Christian F. Ona rzeczywiście do dziś dostaje pieniądze za tę książkę i przez całe dorosłe życie się z tego utrzymywała. Tam też powstał film, kilka lat temu serial na podstawie tej książki, więc ten sukces był ogromny. Ale książka Zabiłam takiego sukcesu nie odniosła, nie była nawet blisko, także też nie sądzę, żeby jej autorka zarobiła na tym jakieś. Sama Ania w wywiadzie dla portalu IPL powiedziała, że nie napisała tej książki, żeby opowiedzieć o zabójstwie, ale o tym, w jaki sposób człowiek sięga dna i w jaki sposób z tego dna próbuje się wydobyć. No i faktycznie coś w tym jest. Nie jest to książka, z której dowiemy się aż tak wielu szczegółów dotyczących samego morderstwa, czy jej relacji z Antonim. Ona o tym mówi, ale to są takie raczej luźne wypowiedzi, rozmowy gdzieś tam wplecione. Nie jest to jakiś pamiętnik z tych 15 lat życia z Antonim. Autorka skupia się raczej na tym czasie od aresztowania i na swoim pobycie w więzieniu. To nie jest jakaś bardzo wartościowa literacko pozycja. Myślę, że docenią ją głównie osoby zainteresowane tematyką więzienną, tym jak to jest po drugiej stronie. A książka Zabiłam nie przedstawia wcale więzienia jako końca świata. Powiedziałabym, że z tej perspektywy to jest taki czyściec, w którym oczywiście dzieje się wiele złego, ale też i dobrego, a czasem po prostu nie dzieje się nic. I można odnieść wrażenie, że to doświadczenie więzienia tak naprawdę było dla niej swojego rodzaju terapią. Po tych kilku latach więzienia Ania wyszła na wolność i zaczęła wreszcie prowadzić normalne życie, ta odsiadka i to, co ją spotkało, paradoksalnie nie złamało jej życia, ale je naprawiło. Teraz ma męża, normalną pracę, znajomych, przestała bać się całego świata, a więc resocjalizacja w jej przypadku naprawdę zadziałała. Przynajmniej na to wyglądało jeszcze kilka lat temu. Dla niektórych będzie to oburzające, że odsiedziawszy zaledwie kilka lat za morderstwo, teraz cieszy się życiem, bo powinna przecież do końca życia cierpieć i być nieszczęśliwa. Myślę, że świadomość, że zamordowała człowieka i tak z nią jest i zawsze będzie, a nie wiem, co dobrego by przyszło społeczeństwu z tego, że byłaby załamana, nieszczęśliwa, samotna i całkiem się stoczyła po wyjściu z więzienia, więc już chyba lepiej w ten sposób. Czy Anna i jej wspólniczki zasługują na współczucie? Ja nie umiem na to pytanie tak jednoznacznie odpowiedzieć. Dziś wiemy już na tyle dużo o psychologii i przemocy domowej, żeby wiedzieć, że te mechanizmy, które zachodzą w mózgu kogoś, kto znajdzie się w takiej sytuacji, nie są takie proste. Więzienie, które mamy w głowie, nieraz jest znacznie gorsze i działa znacznie skuteczniej niż wszystkie kraty i łańcuchy, jakiekolwiek inne narzędzia. Jeśli ktoś uwierzy, że znalazł się w sytuacji bez wyjścia, to ta sytuacja faktycznie staje się dla niego bez wyjścia. Nawet jeśli my, patrząc z boku, analizując to zupełnie na chłodno, możemy wskazać ileś tam rozwiązań, no to dla tej osoby tych rozwiązań nie ma. Z każdą kolejną sprawą coraz mniej skłonna jestem do tego, żeby kogokolwiek potępiać. Może z wyjątkiem niektórych sprawców, takich, którzy atakowali przypadkowe ofiary, z którymi nic ich nie łączyło z pobudek seksualnych, albo z chęci zysku, albo po prostu, żeby je zamordować. Tam, gdzie między ofiarą a sprawcą zachodzi jakaś bliska relacja, zwykle to wszystko robi się bardziej skomplikowane. Jeśli chodzi o Olę, to z tego, co wiemy, niewiele ma na swoje usprawiedliwienie. Działała z chęci zysku. Sama była zbyt tchórzliwa, żeby popełnić morderstwo, więc popełniała je cudzymi rękami, i zainkasowała pieniądze ofiary. Nie miała żadnego innego powodu, żeby przyłożyć rękę do tego zabójstwa, inaczej niż Ania i Kasia, dla których niewątpliwie życie z Antonim było pasmem upokorzeń, co wpływało na nie destrukcyjnie. To, co sprawia, że trochę mniej współczuję im, to ta ich pazerność. Gdyby nie to, kto wie, może nigdy by nie zostały złapane. Ich starania, żeby dobrać się do majątku Antoniego, dają pewien sygnał, że od początku mogło chodzić przede wszystkim o motyw finansowy. Oczywiście, gdyby Antoniego kochały, gdyby był dobry i kochany dla nich, to pewnie taki pomysł by w ich głowach nie powstał. Ale to, że ktoś jest tyranem, też nie daje nikomu prawa do popełnienia morderstwa. Jednocześnie to on swoim postępowaniem uzależnił córkę i kochankę od siebie tak, że bez niego one
niczego nie miały i musiały korzystać z tego, co on im dawał, więc po jego śmierci nie miały właściwie niczego swojego, pomimo że przez wiele lat pracowały. No i tu też była rola Oli, która prawdopodobnie potrzebowała kolejnego zastrzyku gotówki i naciskała Kasię, żeby jak najszybciej przejęła spadek po ojcu. Do tej pory kobiety, żeby mieć pieniądze na życie, sprzedawały wszystko, co się dało z domu w Chrzanowie, no ale pieniądze się kończyły, więc były zdesperowane. W swojej książce i w wywiadach udzielonych po wyjściu z więzienia Ania mniej lub bardziej świadomie stawia siebie w roli ofiary. Mówi o tym, że na pieniądzach zależało Kasi i Oli, a nie jej. Ona nigdy nie brała udziału w tych wszystkich sprawach finansowych, nigdy też nie czerpała takich korzyści finansowych bezpośrednio od Antoniego, on jej nie płacił. No może i nie brała pieniędzy, ale jakieś tam korzyści czerpała, no. Mieszkała razem z Kasią w domu Antoniego po jego śmierci, nie pracowała. Nie mówię o kosztach psychicznych tego, że tam mieszkała, bo te, jak wynika z jej słów, były ogromne. Bo popadła w alkoholizm, była w depresji, utrzymywała ją matka, także też to nie jest tak, że to był szczyt jej marzeń, ale nie można powiedzieć, że nie czerpała korzyści po śmierci Antoniego. Jej głos jest tak naprawdę jedynym, który możemy usłyszeć w tej sprawie. Pozostałe kobiety nie napisały książek, nie udzielały wywiadów. Kasia też nie zeznawała w sądzie, także nie znamy tej sprawy tak do końca z jej punktu widzenia. No i to też jest zupełnie naturalne, że każdy samego siebie chce wybielić przed sobą i przed innymi. Nie wiemy, jak te jej role postrzegają pozostałe kobiety, także chociaż ona, kiedy o tym mówi i pisze w swojej książce, brzmi wiarygodnie i chciałoby się nawet przyjąć tę jej wersję, to trzeba pamiętać, że to jest jednak subiektywny przekaz i należy traktować go z dystansem. Te przekazy medialne, do których ja dotarłam w tej sprawie, były zresztą bardzo różne. Niektóre mówią o nich jako trzech harpiach, które zabiły dla zysku i wszystkie trzy ponoszą winę w równym stopniu. Inne mówią o tym, że to Ania i Ola wykorzystały Kasię, żeby dobrać się do pieniędzy jej ojca. Są takie opinie, że Kasia i Ania pozbyły się Antoniego, a potem szukały kozła ofiarnego i obarczyły całą winą Olę, która nie miała z tą sprawą tak naprawdę nic wspólnego. No i były też takie, że one obie były ofiarami Oli, albo że to Ania była ofiarą dwóch pozostałych kobiet, bierną uczestniczką tych zdarzeń. No i też znajdą się tacy, dla których usunięcie Antoniego będzie zasłużoną karą za to, jak traktował kobiety. Także tych różnych wersji, kto ponosi winę za to wszystko, jest dużo. Ostatecznie ma się wrażenie, że wszyscy są winni, a jednocześnie nikt. Jest tak, że my przez nasze wychowanie, przez nasze kulturowe zaplecze mamy jakieś takie przekonanie, że powinniśmy mieć konkretne poglądy na wszystkie wydarzenia. Albo coś jest dobre, albo złe. Albo popieramy, albo potępiamy. Często zbyt pochopnie. Ale ja w tej sprawie i też wielu innych daję sobie pozwolenie na to, żeby nie mieć jednoznacznej opinii, żeby nie dawać etykiety dobry, zły, ma rację, nie ma racji. Bo nie zawsze trzeba to robić. Nawet jeśli nasz umysł gdzieś tam pracuje w tle i szuka argumentów za, przeciw, ja sama przed sobą, tak samo jak przed wami, powstrzymam się przed jednoznaczną oceną tej sprawy. Po prostu przyjmuję do wiadomości, że to się wydarzyło, że było tragiczne. Cieszę się, że nie jestem sędzią, który w tej sprawie musiał orzekać. To jest jedna z tych niepokojących spraw, w których okoliczności czynią mordercę. I może nim zostać każdy. Czy ktokolwiek, kto znał jedną z tych trzech kobiet, pomyślał kiedyś, że są zdolne do morderstwa? Wątpię. A ile może być w naszym otoczeniu takich osób? Któż to może wiedzieć? I tą niezbyt odkrywczą i niezbyt optymistyczną myślą kończę dzisiejszą opowieść. Źródła do odcinka jak zawsze znajdziecie pod linkiem w opisie. Przypominam, że na stronie jest też lista odcinków bonusowych, do których dostęp mają patroni na Patronite i które będą sukcesywnie dodawane na Spotify po 2 w tygodniu, zawsze w weekendy. Także jeśli ktoś z Was chce wykupić płatną subskrypcję Zbrodni Prowincjonalnych, to link macie w opisie, koszt to 9,99 miesięcznie i daje to możliwość słuchania podcastu bez reklam na Spotify i dostęp do archiwalnych odcinków bonusowych. Możecie też zostać patronem Zbrodni Prowincjonalnych na Patronite i tam już od najniższego progu dostajecie dostęp do archiwalnych bonusowych odcinków, a od kolejnych progów również nowy odcinek bonusowy co miesiąc. Rzadko o tym przypominam tu w podcaście, także dzisiaj przypomniałam i już pewnie przez kolejne pół roku znowu nie będę Wam tym zawracać głowy. A patroni, których chciałam dzisiaj specjalnie wyróżnić, to Marcin Trzeciak, KP,
Rafał Borowski, Waldek Czapiewski, Agnieszka Krasoń, Inka W. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję też Wam wszystkim, którzy dotrwaliście aż do tego momentu. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Żegnam się z Wami i zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych.